Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Wczoraj wyruszyliśmy w tą świętą podróż przez te 40 dni Wielkiego Postu. I poruszało mnie wczoraj to słowo, ostrzeżenie świętego Pawła, który mówił: uważaj, żebyś nie brał tej łaski na próżno, żeby to było daremne, to znaczy ten czas, żeby był daremny dla ciebie. Nie bierz tej łaski, tego świętego czasu, tego Wielkiego Postu na próżno, bo istnieje oczywiście ogromne niebezpieczeństwo brać tą łaskę na próżno, czyli na darmo. Nie za darmo, bo ten czas jest nam dany za darmo. To jest łaska za darmo dla nas. Łaska, która przychodzi od Boga, która wyprzedza. Ale może się stać łaską na darmo, to znaczy łaską, która nie będzie wykorzystana. I na czym to polega? Na tym, o czym mówił wczoraj Izajasz, że możemy rozdzierać szaty, a nie serce. Nie? Możemy podejmować różnego rodzaju uczynki Wielkiego Postu, dodatkową modlitwę, jakiś post, wyrzeczenie, dawać jałmużnę jako takie uczynki zewnętrzne i może się nic nie wydarzyć w naszym życiu. A ten Wielki Post jest po to, żeby, jak dzisiaj mówi Księga Powtórzonego Prawa, nauczyć się wybierać życie. Bo nieustannie przed nami jest śmierć i życie. Nieustannie. A Bóg zawsze mówi, tak jak dzisiaj Chrystus w Ewangelii: jeśli chcesz, jeśli chcesz. Chrystus chce nas poprowadzić do życia. Mówił: bliskie jest królestwo. Blisko. Na wyciągnięcie ręki. Ale jest pewna droga, która tam wiedzie. Święty Jan od Krzyża mówił, że nie możesz pójść do miejsca, którego nie znasz, idąc drogą, którą znasz. To znaczy, idziemy tam, gdzie nas Bóg prowadzi, nie wiemy, co chce uczynić. Wobec tego musimy dać się poprowadzić drogą, której nie znamy. I to jest prawda. Ale z drugiej strony Chrystus po to przyszedł, żeby nas poprowadzić. To znaczy, ta droga nie jest nieznana. Chrystus powiedział: ja jestem drogą. Nie? Dlatego mówi: jeśli chcesz, pójdź za mną. I kto chce pójść za mną, niech weźmie krzyż, niech się zaprze samego siebie, niech mnie naśladuje. Święty Piotr w pierwszym liście, w drugim rozdziale mówił, że Chrystus cierpiał za nas i zostawił nam wzór, żebyśmy szli Jego śladami. Czyli Wielki Post jest takim czasem szczególnym, w którym możemy nauczyć się wybierać życie, idąc śladami Chrystusa. Że słowo, które będzie przychodziło i wszystko, co będzie przychodziło, ma nas nauczyć przylgnąć do Chrystusa i czytać nasze życie poprzez Chrystusa. Dzisiaj jest taka jedna rzecz, która mnie poruszyła. Może dlatego, że wiele małżeństw, wiele rodzin cierpi wskutek buntu swoich dzieci, odchodzenia. Czasami dzieci, które się wyrzekają Boga, odrzucają to, co święte, i rodzice robią sobie wyrzuty: co takiego złego zrobiłem.
i zaczynają niektórzy wpadać w depresję, mówią, że zmarnowali całe życie. Czy Chrystus ma coś do powiedzenia na te wydarzenia takiego bankructwa? Może jest wiele innych takich sytuacji, może po iluś latach małżeństwa to małżeństwo się wydaje bankructwem. Moje życie kapłańskie wydaje się bankructwem. Życie zakonne. Po wielu latach pracy te wszystkie siły włożone w pracę okazują się bankructwem, bo nie wiem, tuż przed emeryturą okazaliśmy się zbyteczni i szef po prostu zwalnia, albo różne rzeczy. Ufam, że Duch Święty wam to tłumaczy. Nie? Takie bankructwa. Czy Chrystus ma coś do powiedzenia? Czy może mnie nauczyć, co to znaczy w moim życiu? Bo wszystko jest po coś. Wszystko ma sens. Bo jeżeli idziemy za Chrystusem, przychodzi taki moment. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Chrystus mówi do nas, pójdź za mną, niech mnie naśladuje, weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje, to w pewnym momencie dotrzemy do tego momentu bankructwa. Dlatego, że Chrystus doświadczył bankructwa. Odrzucony, osądzony, wyszydzony, opuszczony przez wszystkich, bankructwo. Po 3 latach głoszenia, po 3 latach cudów, bankructwo. Ale śmiem powiedzieć, że to Chrystusa bankructwo jest świętym bankructwem. Bo w tym odrzuceniu widać miłość Boga do nas, która się nie cofa przed bankructwem. Mimo to, że wiele razy my przyjęliśmy łaskę Boga na darmo, na próżno. Mimo, że wiele razy Bóg z nami zbankrutował z nami, bo nie oparliśmy się o Niego, wybieraliśmy śmierć, wybieraliśmy ratowanie naszego życia za wszelką cenę. Dla nas ważniejsze było wiele innych rzeczy. To Bóg się nie cofa. Bóg wchodzi sam w bankructwo, żeby przynieść nam życie. Chrystus objawia w tym bankructwie miłość Boga do nas. I teraz, jak ja mogę przeżywać to moje bankructwo? Tutaj jest taki moment z Drogi Krzyżowej, który dzisiaj do mnie mocno przemawia. Już kiedyś to przychodziło. Mianowicie spotkanie z Weroniką, prawda? Spotkanie z Weroniką. Weron, ikon, czyli prawdziwe oblicze. I w tym bankructwie Chrystusa, pobitego, udręczonego, oplutego, wyśmianego, wyszydzonego, udręczonego do granic możliwości, który upada pod krzyżem, który nie jest w stanie iść. Ona, kiedy ociera Jego twarz, widzi prawdziwe oblicze. I to jest ten moment naszego życia, że kiedy będziemy szli do Chrystusa, to Chrystus także nasze bankructwa uczyni znakiem dla tych, których wybrał, że w tym naszym bankructwie zajaśnieje światło. I to jest coś, co mówi ten psalm dzisiejszy, prawda? Bo na końcu mówi ten psalm, że ci, którzy idą tą złą drogą, mówią, są jak plewa, którą wiatr rozmiata, czyli śmieci, bezużyteczne śmieci, plewa, co nic. I rzeczywiście, kiedy próbujemy ratować nasze życie, próbujemy ratować się przed bankructwem, na końcu wpadamy w prawdziwe bankructwo naszego życia i nasze życie jest jak bezużyteczne śmieci. Ale kiedy idziemy za Chrystusem, to również w naszym życiu w pewnym momencie stajemy się, jesteśmy wezwani przez Boga, żeby być jak śmieci. I tu jest list świętego Pawła, 1 do Koryntian, 4 rozdział, kiedy mówi święty Paweł, że Bóg wybrał nas jako ostatnich, mówi. Staliśmy się śmieciem tego świata i pośmiewiskiem dla wszystkich. Wiecie, te same wydarzenia i tutaj są plewy,
śmieci, bankructwo. I tutaj są śmieci, plewy, bankructwo. Ale kiedy idziemy za Chrystusem, to stajemy się tym śmieciem tego świata, tym bankrutem, w którym może jaśnieć prawdziwe oblicze Chrystusa. I przynosi owoc w swoim czasie. I Bóg w swoim czasie upomni się o to życie, upomni się o najbliższych, upomni się o ten świat, upomni się o Kościół, który jest w takim momencie. Ale dzisiaj, żeby to się mogło wydarzyć, to jest to słowo: stawiam przed Tobą śmierć i życie, wybieraj. Dzisiaj możemy wybrać życie, przylgnąć do Chrystusa i prosić Go, kiedy będzie przychodził do nas: Panie, trzymaj mnie blisko siebie. Nie daj mi Ciebie zostawić w godzinie próby. Nie daj mi uciec. Daj mi trwać przy Tobie.